przypominamy, że dzisiaj mamy 15 sierpnia. Cud nad Wisłą. Cały dzień cud nad Wisłą. Słuchajcie, czujecie, jak się cuda tutaj dzisiaj podziały? Tak. Same cuda się, kochani, tutaj dzieją. O tak, tak, panie czerwonym moją. Słuchajcie, cudem jest to, że ja 9 sierpnia miałem urodziny i patrzcie, i dopiero wczoraj je skończyłem. No, jestem z wami. To jest wcale nie skończyłeś. To jest wcale cud. Nie skończyłeś, Antku, słuchajcie, drogi Antku. Są chwile byłych powrotów. Słuchajcie, muzycznych. Teraz też taka naprawdę fajna chwila, gdyż spotykają się ludzie, którzy razem zaczynali swoją przygodę muzyczną, których za chwilę zobaczycie i usłyszycie na scenie. Tutaj u was, w waszym mieście się spotkali, założyli kapelę. Było to ponad 40 lat temu, więc będą wspomnienia muzyczne. Jak mi panowie powiedzieli w garderobie, że popełnią dla państwa pewien żart muzyczny. Nie będzie to dużo piosenek, ale kilka utworów wspomnieniowych. Więc, kochani państwo, już za chwilę jesteśmy już gotowi. Panowie są gotowi. Oni może wam poopowiadają więcej tych wspomnień. Ja jeszcze za młody chłopak jestem, żebym się tutaj wymądrzał. Więc przywitajcie tych dżentelmenów brawami. Ja chciałem tylko tutaj dorzucić przy tej okazji, że koncert The Beatles zawdzięczamy uprzejmości pana dyrektora Marka Wawryniuka i nasz koncert, który pan Wawryniuk nazwał sentymentalnym koncertem. Janusz, Janusz Szyborski, tak, drodzy państwa, ja Marek Szulc. Chciałem się przywitać, dzień dobry i powiedzieć, że to dokładnie tak było 40 lat temu i 3 miesiące minęły, jak Janusz poprosił mnie do składu zespołu, wówczas bardzo w Kwidzynie popularnego, zespół Renawa się nazywa do tej pory. I stanęliśmy razem na estradzie ponad 40 lat temu, to aż nie do wiary, że to tak dawno było, ale tak, to jest prawda. No i nasze drogi się oczywiście rozeszły, jak to by życie ubywa, a teraz czasami dzwonimy do siebie, rozmawiamy, no i byliśmy na pomysł, żeby przypomnieć kilka chociaż piosenek z tamtych czasów, bo i właśnie te piosenki powstały przez telefon. Przypominaliśmy sobie. Znaczy one, tak, ustalanie tego repertuaru. Piosenki powstały w tamtych czasach. W tamtych czasach. Początek może piosenka, która ma dokładnie 43 lata. Wygrał wówczas tą piosenkę o taki konkurs pod nazwą Mikrofon dla wszystkich. Ja myślę, że konkurs organizował. W Domu Kultury. Dla pań i dla dziewczyn ta piosenka jest dedykowana. Widzyńskie dziewczyny, widzyńskie dziewczyny, radość dostają i słońce. Widzyńskie dziewczyny, widzyńskie dziewczyny, ciągle i Szczechowski. Na nie czekamy, o nich myślimy, nim pierwsza wzbudzi się gwiazda. Kwizyńskie dziewczyny, kwizyńskie dziewczyny, kwiaty naszego miasta. Kwizyńskie dziewczyny, kwizyńskie dziewczyny, kwiaty naszego miasta. Mówią dzień dobry obłoko, nad nim witają i drzewa, kiedy zielenią majową wiosna zaczyna śpiewać. Kwidzyńskie dziewczyny, kwidzyńskie dziewczyny, włosy rozwiane na wietrze. Kwidzyńskie dziewczyny, kwidzyńskie dziewczyny, dla nas są najpiękniejsze. Czekamy, dla nich śpiewamy i pierwsza wzbudzi się gwiazda. Kwidzyńskie dziewczyny, kwidzyńskie dziewczyny, kwiaty naszego miasta. Kwidzyńskie dziewczyny, to kwiat naszego miasta.
słyszę te słowa, choć znam je od lat. Chcę zacząć od nowa, lecz nie wiem wprost jak. Więc mówię, że kocham, ty odlatasz spać. I proszę, pokochaj, przy tym inne wiąż. Ja nie pozwolę ci odejść, ja nie pozwolę ci iść. Tak nie możemy się rozejść, nie zabierze mi ciebie nic. Ja zmuszę cię, by została, ja nie pozwolę ci iść. Chcę, byśmy wciąż tak kochała, kochała, tak jak dziś. I znowu te słowa powtarzam od lat. Chcę zacząć od nowa, bo wciąż jestem sam. Przychodzę, przepraszam i widzę twój śmiech z ironią na ustach. Czy ty innego chcesz? Ja nie pozwolę ci odejść, ja nie pozwolę ci iść. Tak nie możemy się rozejść, nie zabierze mi ciebie nic. Ja zmuszę cię, by została, ja nie pozwolę ci iść. Chcę, byś mnie wciąż tak kochała, kochała, tak jak i. Brawo! Dziękuję.